Zdravstwujcie, towariści! Witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle, i jam ci to jest, czyli Grzachuk, starciaście, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy materiał serii Zagrajmy w Metro Exodus, który to tytuł kompletnie zredefiniował swój ogólnie założony paradygmat, albowiem bardzo mocno zrewaloryzowały się krajobrazy, po których się obecnie poruszamy. Z tego, co pamiętacie, do tej pory gra miała taki bardzo ciężki, taki masywny, siermiężny klimat sowieckiej zimy. No, lokacja, którą była Wołga, przedtem jeszcze rzecz jasna Moskwa, gdzie już wszystko w ogóle było spowite tonami śniegu. Potem z kolei Jamantau, który teoretycznie już zahaczał o inne klimaty, bo jak podjeżdżaliśmy pod ów kompleks, to widzieliśmy ociupinkę odmienny anturaż, ale mimo wszystko klimat cały czas był ciężki, taki klaustrofobiczny z uwagi na to, co się tam działo, wiecie, kanibale, ludożercy, bandyci, kompletne zwyrodnienia ludzkie, coś niebywałego. Dzisiaj chyba się coś odmieniło, to znaczy myślę, że troszeczkę odetchniemy, dlatego że będą nas twórcy gry częstowali potężnymi krajobrazami, otwartymi przestrzeniami, no i takim klimatem troszeczkę przyjemniejszym, być może nie, ciężko powiedzieć, bo to cały czas jest świat postapokaliptyczny. Cały czas tutaj widzimy wszędzie wraki samochodów, zniszczone gruzowiska byłych miejscowości. Dor, czy gruzowisko może być zniszczone? A które gruzowisko nie jest zniszczone, na litość boską? No ale wiecie, o co chodzi, no. No myślę, że raczej się orientujecie. Kompletnie co innego. Bardzo mi się to podoba, dlatego że cały czas czuję się tak, jakbym grał w zupełnie nowy tytuł. Nie można poczuć takiego przesytu. Czasami tak bywa. Na przykład jak grało się X lat temu, to były jeszcze czasy mojego bardzo wczesnego dzieciństwa, ale ogrywałem Fallouta 1, no to jednak, wiecie, to jeszcze była taka gra typowo w ujęciu izometrycznym. Zresztą kto nie pamięta tamtych czasów, kto nie ogrywał owych tytułów w dacie premiery, to w ogóle nie będzie wiedział, o co chodzi, dlatego że możecie sobie obejrzeć współczesne recenzje takich tytułów, ale to już nie jest to samo, bo patrzycie na to poprzez pryzmat swoich obecnych doświadczeń. Natomiast w tamtych czasach, wow, to było coś. No. Fallouty, pierwsze Fallouty, to było coś, grywało się. Patrzyłem też przez ramię starszego brata, jak on pogrywał, jak przemierzał te potężne pustynie Ameryki po apokalipsie jądrowej. I do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że no mimo wszystko, poza tym, że gra była znakomita i była bardzo fajna, to jednak po pewnym czasie jakoś tak ciemiężyła jednorodnością, takim monochromatyzmem owych miejsc. Tutaj tego nie ma. Czuję się, jakbym grał w kilka różnych tytułów. Jak jedna lokacja troszeczkę mi się przeje, no to jest rotacja i przechodzę do kompletnie odmiennych klimatów. No do tej pory, tak jak mówiłem, Moskwa miała inny klimat, potem była Wołga z innym klimatem, następnie był Jamantau z jeszcze innym klimatem, teraz mamy nabrzeże, wyschnięte nabrzeże Morza Kaspijskiego z kompletnie innymi krajobrazami, więc boska sprawa. Natomiast z tego, co też widzę, jakoś się tak zaczęło bardzo nieprzyjemnie robić. Tutaj się mniej więcej z wami pożegnałem i tutaj się również z wami powitałem, ale no żegnałem się w nieco innych okolicznościach, dlatego że jakoś tak ciemniej się zrobiło. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, iż noc się zbliża, bo przypominam wam, że w tytule jest cały czas tryb, ten aktywny tryb dnia i nocy, czy chodzi o tą potężną burzę piaskową. Z tego, co czytałem, w tej lokacji, bezpośrednio w tym miejscu, no będą tym podobne właśnie uwarunkowania atmosferyczne, tak jak na poprzedniej mapie czasami zdarzały się potężne ulewy, tak tutaj będą się czasami zdarzały burze piaskowe, więc no, będzie ciekawie. Klimatycznie z pewnością nie mogę się doczekać i chyba jedna z takowych burz właśnie się zbliża. Bardzo. Zresztą wiecie co, jednak to też jest taki siermiężny klimat, jak tak przechodzę po tych zniszczonych lokacjach, po tych gruzowiskach, to teoretycznie troszeczkę bardziej przyjaźnie ta lokacja wygląda z uwagi na słoneczność, z uwagi na pustynię. To nie jest takie przytłaczające, ale jednak przytłaczają same te miejsca. No zobaczcie, jak to wygląda. No epickość, no klimacik jest. No naprawdę zakochany jestem w tym tytule, ale to już wiecie, więc nie będę się powtarzał, co już zresztą zrobiłem. O, czekaj. No zobaczmy. Są tam ewidentnie jakieś ogniska. Wydaje mi się, że cały ten coś tam w ogóle się świeci. Wydaje mi się, że cały ten budynek będzie ogólnie ogarnięty jakimiś bandytami, że tam ich będzie od groma i trochę, i niestety jestem praktycznie pewien, że tak będzie. Dobra, wypadałoby iść właśnie w kierunku tamtego domu, dlatego że tego ode mnie gra wymaga. Wiecie co, i chyba tak zrobię. Zostawię już te gruzowiska, bo no w przyszłości prawdopodobnie nieco lepiej się będzie eksplorowało, kiedy będzie lepsza pogoda, a obecnie nic nie wskazuje na to, aby ta pogoda się miała
poprawić. Myślę, że to jest uwarunkowane typowo fabularnie. A tutaj, co ciekawe, widzimy szczątki typowych instalacji wschodniej Europy i Azji. Dlaczego? No raczej wschodniej Europy, zachodniej Azji, czyli chodzi tutaj bezpośrednio o uwarunkowania krajów byłego Związku Radzieckiego, no i samej Federacji Rosyjskiej, czyli instalacje gazowe, które są poprowadzone górą. U nich na Syberii nie wkopuje się rur w grunt, no bo ten grunt też bardzo marznie, tam jest wieczna zmarzlina, byłyby z tym problemy, tak to jest to łatwiej serwisować, tylko po prostu prowadzi się podobne instalacje górą. Ktoś do mnie strzela? Ktoś do czegoś strzela z pewnością, ale czy to do mnie? Nie wiem. No kurde, przyznam szczerze. Dobra, my się tam zakradniemy. Jakoś tam postaram się dojść. Tak w miarę możliwości. Ashota wyekwipuję. Czekajcie, ja mam chyba noktowizor, nie? Bo może z noktowizorem by było nieco lepiej. Ja wiem, że to może nie jest tak klimatyczne, ale takie dziwne światełka się czasami przy tym noktowizorze pojawiają. Ja wiem, że to może nie jest tak klimatyczne jak chodzenie z latarką, no ale teraz nie chcę, żeby mnie tamte gnojki zauważyły z tej potężnej wieży, więc raczej będę wolał przez jakiś czas posługiwać się właśnie noktowizorem, żeby być w ukryciu. Muszę się ogólnie zbliżyć do tamtego miejsca. Dziwnego miejsca, co by nie było. Ktoś tam strzela. No jest strzelanina, ewidentnie. O kurde. Okej. Mamy tą bukankę. Chyba się zaczynam dusić. No, trzeba przyznać, grube to klimaty. Jak to się nagle pozmieniało? Oj! Oj, 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 oj! Flashlight, flashlight! Oooo! Ta lokacja też potrafi zaskoczyć, jak się nagle poduro zrobiło. Lubię taki klimat, fajnie. Ty tu czego? Nie no, fajnie, naprawdę. Bardzo. O, to tak jakiś, nie wiem, może mi się wydaje, ale powiedziałbym, że ten wróg jest potężniejszy od tamtych z Wołgi, dlatego że średnio dwa strzały na pokonanie każdego muszę zużyć, a tam po jednym strzale już padali. Ha, no jest takie gruzowisko. Dobra, idziemy, no cały czas mi się zużywa filtr, więc wypadałoby jakoś szybko przez to miejsce przejść. Aha, ten nie przejdę, dobra. Tam na górze z pewnością są ludzie, tylko jeszcze nie wiem, czy będą do mnie wrogo nastawieni, czy też być może nie do końca. Wszystko możliwe. Żadnych znajdziek. Kurde, jak ja mam na górę wejść? Trochę się zakapućkałem, może po tym gruzowisku. A, dokładnie. Okej. Dziwne. Ktoś tu ewidentnie się broni. O! To było ciekawe, jak taka szarańcza się rzuciła na te drzwi, czyli gościu jest za drzwiami. To może teraz wyjdziesz do mnie, uratowałem ci życie poniekąd chyba. Z buta wjeżdżam! Dzień dobry. Nie, nikogo nie ma. Gdzieś tu musi być gościu, no ewidentnie ktoś tutaj jest. No jakoś nikogo nie widzę. O! Gościu! Ja ci życie uratowałem! A, no to bardzo fajna wdzięczność. To doceniam, naprawdę. Ogłuszymy go! Nie będę go mordował, bo i po co? No dobra. Kurek? A po co mi ten kurek? Ale to fajnie wygląda, tam jeszcze jakieś kominy są, o kurde. Co ty ma... Co to jest? Nowa broń? O, nowa lokacja i nowe bronie się zaczęły pojawiać dosyć masowo. Co my tutaj mamy? Oj, 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 oj. Ty, gościu, dwie cechy w ciebie wdupiłem, może byś padł. O, i nagle się burza przeszła. No i bosko, to nie muszę zużywać teraz. Ale kurde, czekaj, czekaj, bo to jest jakieś ciekawe. Co ja teraz podniosłem? To jest sobaka, tak? Z poprzednich... Nie, tfu, to nie sobaka był. Ubojnik. Ubojnik z poprzednich części, tak? Tak mi to wygląda. Zaraz zobaczymy. Czy to aby na pewno jest ubojnik? Mam całkiem sporo surowców, to mnie cieszy. Pokaż mi tą broń.
No, tak się to prezentuje i niczym ubojnik. Autentycznie, wziąłbym sobie ciężką kolbę i chwyt, to by było dobre. Głupie jest to, że nie obejmuje mi całej broni wizja. No nie widzę całej broni, kiedy ją ulepszam. Dziwne trochę, do tej pory zawsze widziałem, ale okej, dobra, nieważne, never mind. Zobaczmy, czyli mamy nową broń. Dwie nowe bronie tak na dobrą sprawę zyskałem, bo jeszcze tą snajpę, fajnie. Dobra, krótka lufa i tłumik. Nie. Jaka krótka lufa? Ta krótka lufa jest dłuższa niż ta zwykła. Ale... aha, to nie... aha, pogarsza mi obrażenia i stabilność, zwiększa celność. Nie... może to fajnie ciekawie wyglądać w takim zestawieniu. Co to jest? Mały bęben. Aha, tylko na trzy pociski. A, rozumiem, w przyszłości będzie więcej. Dobra. No! Fajne, fajne, podobuje mi się. Fajne rzeczy, fajne klimaty i tematy. Troszeczkę nożyków zrobimy. No i dobra. Czyli mamy nową spluwę i tak będę się nią posługiwał z takim właśnie celownikiem. Myślę, że to jest to bardzo klimatyczne i... mamy wreszcie jakiś powiew świeżości. O! No kurde! Żeby cię Żydzi na kołnierzach nosili, ty, były człowieku! To chyba miało tak być. Myślę, że to była scena taka... predefiniowana, to znaczy skrypt. A to potworek. Dobra, no to idziemy teraz przebadać cały ten budynek od podstaw. Zobaczymy, co tam się na nim jeszcze ciekawego znajduje. Być może gdzieś jakieś znajdźki pominąłem. I w momencie, kiedy go całego zeksploruję. Chociaż, no kurczę, też nie wiem, bo wypadałoby chyba do tego samochodu iść. Wydaje mi się, że gra tego ode mnie wymaga, tylko że... jak o to... nie, ci wrogowie są mocniejsi. Patrzcie, dwie pechy prosto w niego wstrzeliłem. On nie padł od dwóch pocisków. A mnie się skończyła amunicja. No to trochę słabo z tą amunicją zaczynam stać, szczerze mówiąc. Tak czy inaczej, no muszę kilka rzeczy zrobić. Muszę sobie przede wszystkim zobaczyć... aha, to chyba mnie zaatakowały te, które do tej pory oblegały ten samochód, tam mi się jakoś wydaje. Coś tam w tle cały czas słyszę, myślę, że pode mną są. Dobra, nieważne. Muszę zrobić kilka rzeczy, przebadać cały ten budynek, ale to zaraz. Na początek jeszcze chciałbym sobie zbadać całe okolice. Czyli lorneta w dłoń. I patrzymy, co to tutaj jeszcze... no szlak, nigdy się nie przyzwyczaję do tego. Kto to w ogóle wymyślił, żeby scroll był robiony nie scrollem, tak jak po bożemu jest? Aha, od snajpy też nie padasz, no to chyba cię posrało. Kto to wymyślił, żeby scroll nie był robiony scrollem, tylko właśnie... nie do końca o to mi chodziło. Ale wyobraźcie to sobie w realnym świecie. No. Biegnie na ciebie muta, na ty go sru puszką przez łeb. No. Można i tak. Nie, no te potwory są zdecydowanie wytrzymalsze. Jestem to w stanie już ze stuprocentową pewnością stwierdzić. Jestem absolutnie, absolutnie pewien. Kurde, no chciałbym sobie pooglądać tą miejscówkę wokół, ale widzę, że cały czas tutaj jakieś potwory się zakradają. Nie wiem, czy to nie jest oskryptowane, że one będą do mnie przyłazić, dopóki stąd nie zajdę. No ale dobra, póki co jeszcze będziemy starać się przedsiębrać to, co chciałem. Nigdy się nie przyzwyczaję do tego, że scroll jest organizowany poprzez kliknięcie klawiszem myszy. To jest takie nieintuicyjne. Dobra, oznaczymy sobie całą mapę. Widzimy, że to wszystko, co teraz widzimy, tak naprawdę kiedyś było pod wodą, bo to jest pełno... osadzonych na mieliźnie statków. O! Tam jakaś latarnia. Fajne miejsca, fajne lokacje tutaj są. Jakieś takie centrum radarowe i latarnia. To kiedyś była wyspa, teraz jest górka. Oj! Dobra, słyszę wroga. No czego ty do mnie ciepasz? No czego ciepasz, Roman? Bój się Boga, człowieku! Czego ciepasz, powiedziałem? Szlak, jak ja to spudłowałem, to ja nie wiem. No dwa nożyki mi się zdupcyły na dół, no. On też się zdupcył. Fajnie to jego ciało spadło, tak dosyć realistycznie. Cały czas je słyszę, one chyba będą przyłazić w nieskończoność, tak mi się wydaje. Ale jeszcze chcę sobie oznaczyć resztę tych punktów. Bo nieźle mi szło. Tam jakaś rafineria chyba jest. Co to są te demony? Takie szczurkowate demony wszędzie latają. Dziwne trochę.
Dobra, wydaje mi się, że z tej pozycji więcej miejsc na mapie nie oznaczę. Ile tego wyszło? O, troszeczkę się ich pojawiło. Dobra, czyli będziemy mieli co badać. Bardzo mi się to podoba, w to mi graj. No, tak czy inaczej, ludziska, kontynuując moje wywody o ciekawostkach, muszę sporo amunicji zrobić do sobaki. Kontynuując moje wywody o ciekawostkach, tak jak wam mówiłem, no wypowiadałem się ostatnio O! Patrzcie, no po coś tu przylas? Po coś tu przylos? Wartało to było? Warto to było? No chyba nie bardzo. No. No szlak! Kurde, nie, one się nieskończoność wyłażą, naprawdę. Chciałem jeszcze zbadać cały ten budynek, zanim się stąd wydostanę i stąd zajdę i tak dalej. Tam? Czy coś tam będzie? Chyba nie. Nie, raczej bym się nie spodziewał. Może tam coś będzie? Nie, bo bym mógł wskoczyć. Tutaj żadnych znajdziek. Po drodze jakieś znajdźki mogły być, więc jeszcze pójdziemy tam, skąd przybyłem. Chyba flashlighta mam już słabego. Otóż jak najbardziej. No i będę sobie kontynuował ten wywód do ciekawostka, który do tej pory prowadziłem. Opowiadałem wam o tych manewrach wojskowych Snieżok na poligonie Tockoje. I skończyłem, zdaje się, na tym, że Sowieci tak naprawdę zrzucili sobie głowicę atomową dosyć sporej mocy, no bo 40 kiloton to już nie było takie słabe coś, na swoje własne miejscowości, swoje własne wsie i miasta. Znaczy, miasta akurat zbyt wiele nie było, no tylko ten Czkałów był, ale to w pewnym oddaleniu, więc tylko był on zagrożony ze strony tej głowicy, gdyby właśnie wiatr zaczął wiać bezpośrednio w kierunku owego miasta, co się całe szczęście nie stało. Natomiast inne miejscowości, pomniejsze jakieś wsie, były oddalone od epicentrum wybuchu o te 5 km, o których wam już opowiadałem, efektem czego, no, ludzie cierpieli tam bardzo mocno na chorobę radiacyjną, chorobę popromienną. Efekt końcowy był taki... Znowu gdzieś tam lezą, no słyszę je. Efekt końcowy był taki, że ludzie mieli krwotoki z nosa, krwotoki z oczu, krwotoki z ust, ze wszystkich otworów ciała. Mieli nudności, wypadały im włosy, mieli pęcherze na skórze. No klasyczna choroba popromienna, radiacyjna, prawda? Więc znaczna część tych mieszkańców potem popadała na skutek tejże choroby, na skutek nadmiaru promieniowania radioaktywnego. No niestety, nikt ich nie eksmitował, nikt ich nie ewakuował z tamtych obszarów, a i przy okazji nikt nawet im jakąś kwarantanną nie określił tego jedzenia, które spożywali, czyli zboża i samych krówek. Więc efekt był taki, jakiego się można było spodziewać, prawda? Bardzo wiele ludzi zaczęło padać. Natomiast jeszcze gorszy los czekał tych czerwonoarmistów, którzy brali udział w owym badaniu, w owych testach. Dlatego, że tak jak wam mówiłem, oni zostali wprowadzeni liczbą 45 tysięcy ludzi prosto w epicentrum wybuchu 30 minut po eksplozji atomowej. To się dobrze skończyć nie mogło i się dobrze nie skończyło. Również ci ludzie cierpieli na bardzo poważne choroby radiacyjne, popromienne. No i mieli ogromne problemy ze zdrowiem. No niewiele z tych osób, z tych 45 tysięcy, dożyło jakiejkolwiek spokojnej starości, dlatego że poumierali na zraczenia. No i rzecz jasna, nie tylko na zraczenia, bo również na inne powikłania wynikające właśnie z nastawienia na tak silną radiację. Co jest bardzo ważne, co warto tutaj zapamiętać, to choćby zeznania, no takie zapiski z pamiętników osób, które właśnie brały udział, które były członkami tego 128 korpusu. O! One autentycznie wyłażą z podziemi, no! Kurde! Fajnie! A to jest, ludziska, klasyczna bukanka, o której konstrukcji, to jest typowy taki pojazd wschodu, terenowy można powiedzieć, taka furgonetka, którą bardzo powszechnie się spotyka w Federacji Rosyjskiej. Opowiadałem wam o konstrukcji owej maszyny w serii Zagrajmy w Mad Runner na modach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może sobie przytoczyć i posłuchać. Jakie były wady konstrukcyjne, jakie były zalety, a ja sobie dziabnę wody dla ochłody, wasze zdrowie. Ja piłem teraz, kurde, no. Okej. Podobają mi się ci przeciwnicy, fajni są. Tacy bardzo mroczni, tacy, no, takie demony trochę, nie? Piekielne stwory. Вот ты где, дружище. Дамир. Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивый. Чей то авто сейчас будет наше? Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать.
Кстати, как раз сейчас и опробуешь. О! Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что... Вообще видяю эту латарню, да. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Fajnie, ale czy dasz mi ten wózek teraz, bo ja chętnie bym się nim zaopiekował. Taka bukaneczka, no super, kurde, no. Troszeczkę głupio rozwiązane, moim zdaniem na pace powinien być warsztat, żebyśmy sobie zawsze mogli, wiecie, do tego warsztatu zajrzeć. Tak czy inaczej, chyba na to wszystko wskazuje, że bukanka, czyli właśnie ten pojazd, jest zastąpieniem łodzi z poprzedniej lokacji. Tam mieliśmy dużo wody i mieliśmy łodzie, tutaj mamy dużo lądu i mamy samochód. Fajny pomysł, tyle tylko, że no najczęściej jednak człowiek będzie na piechtę przechodził między tymi lokacjami, no bo wiecie, od znaku zapytania do znaku zapytania tak daleko nie ma. No a każdy z tych znaków zapytania będzie miał coś ciekawego, więc no nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale, mimo wszystko, przydałby się taki system, że wiecie, możemy na przykład zadzwonić albo jakoś skontaktować się krótkofalówką z kimś z naszej bazy. O kurde, jaka kierownica. To się nazywa klimacik, z pewnością. Ale jazda, nie mogę. A, czyli to jest kluczyk, dobra. Fajnie było, gdybyśmy mogli się kontaktować z kimś z naszej bazy i wtedy ta osoba by nam dowoziła ten pojazd tam, gdzie my się znajdujemy, no ale niestety chyba tak nie będzie. Dobra, póki co wrócimy się... Братва, СМЕФ сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на пароводе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Кости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой! Барон сказал! Okej, czy jakiś taki przywódca lokalnych band? Coś w ten deseń? Tak czy inaczej, co ludziska mi się tutaj nie podoba, ten pojazd jeździ mniej więcej z porównywalną prędkością jak ja biegam. No to tak trochę słabo jest, no kurczę, naprawdę. Liczyłem na to, że to będzie szybszy środek transportu, jakiś taki wehikuł, który coś usprawni, ale widzę, że to jest tylko takie urozmaicenie, ale my biegamy no w porównywalnej prędkości, więc coś troszeczkę tutaj poszło nie tak, no. Wiem, że twórcom gry chodziło o przedłużenie gameplayu, ale myślę, że w tak sztuczny sposób to raczej nie powinni tego robić. Pogadamy? Привет, Артём. Привет. Солнышко так как припекает сегодня, а? Biorąc pod uwagę, że ten tekst ci się włączył w momencie, kiedy słońce już zaszło za horyzont, to nie do końca. No ale dobra. Fajna baza, że się tutaj chłopaki zrobili. Zdarowa. Ну как связь? Патрончики опробовал? Должны работать отлично, все-таки нефть вокруг. Хорошо. Священному пламени наверняка понравится. Противник отходил. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. В контакт не вступать. Действовать максимально осторожно. Повторяю, задача просто наблюдение, ясно? Доклад каждые полчаса. Конец связи. Zobaczymy, czy z kimś się nie odblokowały nowe możliwości konwersacyjne. Okej. Неужели зря сюда приехали-то? Хотя оно и понятно, что не вдруг найдешь. Вон место сколько, он поди обыщи все. А я тут, видишь, кошеварить взялся. Жара, жарой, обед, он и что? Правильно, по расписанию должен быть. Такие дела, братка. Nie żeby coś, ale gościu, kroisz deskę, na której nic nie ma. No, nie chcę ci odbierać szczęścia płynącego z owego działania, ale myślę, że może ono być ociupinkę bezcelowe. Tytuł teoretycznie jest klasą AAA, to znaczy to jest taka no, najlepsza już klasa gier, jakie ale tylko mogą powstawać, bo to nie jest jakaś niszówka ani... na paru minut. No, sir! I am on duty today! Wow, haha. Zre angielski burial man. Кроме меня, не на ком практиковаться. Зубрил, Сэм. Ну и почему не на ком? На кочевниках местных отработаю.
Или еще лучше на кочевницах? Они, может, туристов любят? Не знаю, что тут кобеты са, але может. Точно перегрелся. Это я-то? Ха! Я тут ночью по-малому встал, пошел мимо купе старика, а он там бубнит, бубнит. 3 часа ночи, а он сам с собой разговаривает. Так что я считаю, прохладен, как весенний бриз. А что говорит? Что? Что он старый болван, и что поперся к черту на кулички, и что надо было просто надавать Аньке по рогам еще в Москве. Ему надо было заодно. И сидели бы все спокойненько в метро. Ну, но он завше был дебилем. Зачем в метро сидеть, когда мир вон какой целый? Ну, вообще. Мы еще и до Америки моей теперь доедем, maybe. Как насчет пич эту идею полковнику, раз войны нет? Ну, тебе, Сэм, в Америке есть чего делать. А старик наш, он только в метро полковник на самом деле. Там он командиром ордена был, уважаемым человеком. А в Америке кем ему командовать? Это да. Но ты упади все же где-то на 20. Я волнуюсь. Ну, разберемся тут и прилягу. Хорошо. O czym to chciałem powiedzieć, co chciałem dokończyć, jakie zdanie? No przede wszystkim chciałem dokończyć to, że jest to tytuł klasy AAA, czyli teoretycznie no gra taka pierwszorzędna, no która nie powinna mieć bugów, ale jednak gdzieniegdzie pewne niedopracowanie płynące prawdopodobnie z pośpiechu produkcji widać. Między innymi ta animacja, że gościu kroił coś, czego nie ma. Czasami coś się potrafi zbugować. No jak pociąg nawet stawał. Wiecie, ja wychwytuję tym podobne detale, na które większość ludzi w ogóle nie zwraca uwagi, nawet taka pierdółka, że jak pociąg stawał, gdy dojeżdżaliśmy do tej lokacji, to jechał, potem mu się włączył powolniejszy tryb jazdy i w sekundę do niego przeszedł, a następnie no, w 2 sekundy stanął, jakby nigdy nic. Więc no, gdyby tytuł był 100% dopracowany, to po prostu ten etap zwalniania lokomotywy byłby kaskadowy i postępowałby z biegiem czasu coraz mocniej, prawda? No bo to jednak wyhamowujemy potężną masę, a nie nastąpiłby skokowo. Zrobiło ono to skokowo, dlatego że zaprojektowano tylko 3 tryby jazdy pociągu, prawda? No, tym podobnych detali jest nieco więcej, ale o tym będę mówił przy podsumowaniu. I tak uważam, że tytuł jest znakomity i niewykluczone, że jest to najlepsza gra posadowiona w postapokaliptycznym świecie, w jaką do tej pory grałem. Chociaż, no Half-Life jeszcze jest, bo Half-Life też jest posadowiony w świecie postapokaliptycznym, zupełnie innym, ale jednak postapokaliptycznym, co by nie było, więc dla mnie Half-Life 2 zawsze będzie meritum sprawy. Совсем, Настюша, совсем. Ты бы раньше сказала, я уже дяде Стёпе свою воду отдала. Мама, а ему совсем плохо? Да, он ведь, оказывается, вчера вообще не пил, вылил фляжку в общий бачок. Дядя ТТшник видел, но не сказал никому. А потом пошел на пост, а там ведь солнце. Это bardzo mądrze. И ему голову напекло. Да, Настя, напекло. Но он ведь поправится. Ну, конечно, поправится, не волнуйся. Тогда ему половину нормы завтра отдам, чтобы поправлялся скорее. Ты мое солнышко. Inna kwestia jest też taka, że czasami ciężko jest mi się wczuć w dialogi, dlatego że dosyć wolno one progresują. A to тут жарко i скучно. Nie знаю, доча. Надеюсь, что скоро. А если скучно, сбегай, помоги дяде Кресту со стряпнёй. Ура! Конечно! Ой, дядя Артём, а я дяде Кресту помогать буду. Мы с ним готовить будем. Вот. Я muszę zabijać, nie mogę gotować. Moja kochana, muszę zabijać to, co potem zjecie. O ile zjadamy swoich wrogów, no bo nie wiem. Спасибо, что зашел ребят проведать. Spoko. No co u chłopaków, no z tego co widzę tak trochę, no słabo, ale co by w ogóle zwróciło tutaj uwagę ludziska? Śmieszna sprawa, no wyobraźcie sobie, no przed chwilą to słyszeliśmy, że udar na po rosyjsku jest galowemu napieklo. No czasami te języki świata bywają śmieszne. Ja wam pomóc przyszła. Ho, ho, uch ty, młodziec, спасибо. Смотри, надо следить, чтобы каша не подгорела и не выкипала, хорошо? Если заметишь, что что-то не так, сразу скажи. Конечно. Ha, ha, вот молодец. А я пока в огне пшурую. Biorąc pod uwagę, że tniesz powietrze, to troszeczkę sobie na ten obiad, myślę, poczekają.
Tak czy inaczej, dziwne może wam się wydawać to, że do tej pory piałem tylko no takie pieśni zachwytu odnośnie tytułu, a teraz nagle mam kilka zastrzeżeń. To nie jest kwestia tego, że dzisiaj akurat się zorientowałem i dzisiaj chciałem wam o tym wszystkim powiedzieć, to się tak skumulowało, tylko bardziej kwestia tego, że do tej pory przemilczałem takie detale. Chciałem o tym dopiero powiedzieć w podsumowaniu, no ale myślę, że można też 2-3 zdania o tym oznajmić już teraz. Inną kwestią jest to, o czym też zacząłem mówić, że dialogi czasami troszeczkę sztucznie wyglądają i ciężko jest się w nie wczuć z tego prostego powodu, że ludzie bardzo długo czasami mają przerwy pomiędzy jednym a drugim dialogiem. To znaczy, wiecie, ja do kogoś coś mówię, ta osoba mi odpowiada i przerwa pomiędzy tym, co ja mówię, a odpowiedzią mojego rozmówcy czasami jest zbyt długa i to się czuje, daje we znaki, że zawsze ta sekunda jest, prawda? I o ile w przypadku zwykłych, standardowych dialogów o dupie Marynie można to zrozumieć, o tyle na przykładzie dialogów bardzo dynamicznych, gdzie ktoś krzyczy, gdzie jest szybka wymiana zdań, no to w momencie, kiedy zawsze ta sekunda dziury, przerwy, takiej kompletnej, stuprocentowej ciszy się pojawia pomiędzy wypowiedziami, wtedy to już bardzo razi w uszy. No, to takie mam zastrzeżenia do tytułu, co nie zmienia faktu, że cały czas uważam, iż Metro Exodus jest naprawdę znakomitą grą i bardzo, bardzo mocno wartą polecenia. Nie pojechałem do pociągu dlaczego? Głównie dlatego, żeby sobie zrobić troszeczkę amunicji do Ashota, ale widzę, że nie mam tam obecnie dostępu do warsztatu. Jakoś tak zamknęli mi tą lokomotywę i nie da się tam wejść. No więc będę musiał znaleźć sobie po prostu jakiś warsztat, jakiś taki przetrwalnik, czyli inną siedzibę. Nie wiem, gdzie taka się może znajdować, no trzeba będzie szukać, szperać, to prędzej czy później znajdę. To w ogóle dziwnie wygląda, troszeczkę mi to Mad Maxa przypomina, tam też były takie wieże, które trzeba było niszczyć. Mad Maxa nigdy nie grałem, ale byłem kiedyś tym tytułem żywo zainteresowany z uwagi na pejzaże, które tam się znajdowały. Naprawdę poczucie otwartości świata, takich potężnych przestrzeni, jeszcze to dymiące miasto ropne na horyzoncie. Oj, robiło to swoją robotę, ogromne wrażenie na mnie. Tam jeszcze pójdę do tego statku, zobaczę, co tam jest. Natomiast nie grałem i raczej nie będę ogrywał Mad Maxa, tego nowego, na kanale, z uwagi na to, że jest to tytuł głównie oparty o powtarzalne czynności, więc troszeczkę byłby nudny na dłuższą metę i przy okazji jest to tytuł, który niestety opiera się na bijatyce. Ja nie lubię takich gier, ja lubię gry, które opierają się albo na walce mieczami, albo na strzelaninach. Natomiast bijatyka, taka jak rodem z Batmana, o, to jest też dobry przykład, kiedyś ogrywałem na starym kanale Batmana Arkham City, prawda? To była też taka klasyczna bijatyka, no bo tam jednak nie walczyliśmy za bardzo na dystans i też, no, męczyło mnie to na dłuższą metę. Ja za takimi tytułami jakoś nie przepadam. Wolę jednak się strzelać. No mamy ten statek, tylko że chyba do niego nie wejdę, bo tak widzę, jakby taki dosyć wysoki jest. Wow! Wąż! Ciekawy jestem, czy jakby na niego wszedł, to by mi ujęło hapsa. Powinno tak być. Czy na ten statek się uda wejść? No, teoretycznie nie ma tutaj kawałka dna, ale raczej wątpię, żeby tamtędy się udało to zrobić. No nie wierzę, że takie fajne miejsce zrobili i nie można tam wejść? Co ty, Godosz? To jest dziwne. To jest dziwne! Ja chcę tam wejść, ja chcę zobaczyć! Goddammit, no chyba nie można. Głupie trochę. No bo tak nie wskoczę, nie? No nie da rady. Szkoda. Dobra, trudno, nie to nie, przecież nie będę płaszczył i nie będę prosił, błagał. No, tak czy inaczej, kontynuując ciekawostki ludziska, tak to było. I na dobrą sprawę, w przypadku, kiedy nawet już ktoś się uparł, że tym podobne manewry trzeba przeprowadzić koniecznie i trzeba tych ludzi tam wprowadzić w ten napromieniowany obszar, to przede wszystkim państwo powinno jednak przedsiębrać... Dziwny ten baron.
Dobra, tak czy inaczej, z tego co widzę, co też moje nadobne oczęta są w stanie wypatrzeć, nagrywam już 35 minut, więc będę powolnymi krokami zmierzał do zakończenia owego materiału. Dzisiaj taki odcinek troszeczkę zapoznawczy z nową lokacją, dlatego że cały czas dopiero zaczynam jej eksplorowanie. Myślę, że na kolejnych materiałach będzie się znacznie więcej działo, bo będę już przechodził po tym miejscu. Będę już przechodził po tym miejscu i będę już eksplorował to wszystko, co możemy spotkać na naszej drodze, a no... jakoś tak... Wydaje mi się, że troszeczkę ciekawych miejsc tutaj po okolicy rozsianych będzie. Dobra, demony też są tutaj. No troszeczkę szkoda, liczyłem na to, że już tego przeciwnika nie spotkam. Co bym chciał wam powiedzieć? No co, przede wszystkim chciałbym się z wami pożegnać. Tu jeszcze też by wypadało chyba zajrzeć w to miejsce. Wątpię, żeby tam cokolwiek było, ale jednak wiecie, ruina to jest ruina. Tu jest jakaś taka pakamera, tam też mogą jakieś znajdźki być. Jest ciało, dobra, jest ciało, jest safe, też tam muszę iść, bo tam na pewno będzie coś do poszukania, coś do znalezienia. Te ruiny muszę zbadać. I od tego zaczniemy kolejny odcinek serii Metra Exodus. Dobra. Mam nadzieję, że wam się jakkolwiek podobało to, co wam pokazałem. Mam nadzieję, że był to dla was odcinek ciekawy, wartościowy, niezwiązany z czasem straconym. Też się cieszę, że to auto zyskałem. To jest bardzo fajne. Jestem ciekaw jeszcze, jaki środek transportu będzie na tej trzeciej mapie, bo z tego, co się orientuję, w tytule są trzy takie większe mapy. Właśnie dorzecze Wołgi, właśnie samo Morze Kaspijskie, czyli to, gdzie obecnie się znajdujemy, takie bardziej realia Teksasu, a i przy okazji jakieś takie obszary typowo głęboko syberyjskie, czyli lasy i pola. Ciekaw jestem, jaki tam będziemy mieli środek transportu. Mniejsza. Na razie z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na kolejnych podobnych innych materiałach w przyszłości. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, nie zapomnijcie o Patronite. Hej ludziska, cześć!